kapsule czasu zachowane są rzeczy, które no przede wszystkim pokazują nasze województwo śląskie, bo inicjatywa i realizacja całego projektu jest na terenie województwa śląskiego. Pan marszałek Jakub Chełstowski wystosował list, w którym właśnie odnosi się do tych wszystkich wydarzeń, które towarzyszą naszemu życiu przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Pierwsza tego typu sztuczna wyspa, która ma za zadanie chronić siedliska ptaków na jeziorze Gottschalkowickim. Ornitolodzy zwracali uwagę, że te siedliska ptaków ze względu na zmieniający się poziom wody są zalewane, stąd te siedliska ptaków są zagrożone. No w tym momencie jesteśmy na końcówce budowy ptasiej wyspy. Założona, widać, jest membrana i na tą membranę już dajemy żwir, na którym będą bezpośrednio gniazdować mewy. Były tam maseczki z logiem województwa śląskiego, była piękna porcelanowa filiżanka, był przepiękny album, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania niepodległości i setną rocznicę powstań śląskich, które jeszcze do 2021 roku tutaj kultywujemy.